sierpniu 1949 został przeniesiony do parafii świętego Floriana w Krakowie. Nadal wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić ówczesną milicję, zdejmował podczas nich sutannę i pozwolił, by nazywano go wujkiem. W 1951 po śmierci kardynała Adama Sapiehy Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał eseje filozoficzne i szkice. Często publikował w krakowskich periodykach katolickich, miesięczniku Znak i tygodniku powszechnym. W związku z habilitacją podjął systematyczne studia nad myślą etyczną fenomenologa Maxa Schellera, którego pisma czytał w oryginale.